Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dziś zajmiemy się rodzynkiem, flagowcem od Samsunga, Samsung Galaxy S5. Zapraszam do oglądania. Chyba niewielu Was łudziło się, że Samsung Galaxy S5 będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż ten model, który mam w ręce. Otwarcie trzeba przyznać, że Samsung tutaj nie wprowadził żadnych jakichś, można powiedzieć, wielkich innowacji, aczkolwiek świetnie sprzedający się flagowiec, bijący kolejne rekordy, więc coś w tym musi być. Zanim zaczniemy naszą recenzję naszego smartfona, skądinąd bardzo dobrego, zobaczymy, co Samsung Galaxy S5 ma w pudełku. W pudełku jest zupełny standard. Czyli znajdziemy tutaj ekologiczną instrukcję obsługi, taką zupełnie uproszczoną, i kartę gwarancyjną oraz białe elementy typu ładowarka, typu kabel do komputera, mikro USB, słuchawki. Słuchawki są zupełnie takie tradycyjne, dokonałowe, oraz zestaw gumek właśnie tudzież do tych słuchawek. Tak by mniej więcej wyglądał zestaw tego smartfona. Oczywiście tutaj też był telefon. Telefon mamy tutaj w ręce. No i zacznijmy od wyglądu. Tak mniej więcej prezentuje się Samsung Galaxy S5. Bardzo zbliżona bryła do Samsunga Galaxy S4 i S3, czyli tutaj nic nie zostało praktycznie zmienione, ale tak musi być. Doszedłem do wniosku jednak, że spośród trzech największych graczy na rynku telekomunikacyjnym, czyli Samsunga, Sony i HTC, no i jeszcze też jest LG, ale LG troszeczkę miota się między tymi smartfonami, jeżeli chodzi o design. No Samsung mamy tutaj plastikową obudowę, no i ten plastik przez wielu krytykowany, przeze mnie był już krytykowany dobre 2 lata temu, gdy właśnie wypuścił Samsunga Galaxy S3, ale Samsung Galaxy S3 to był kamień milowy wśród smartfonów, można powiedzieć. Samsung Galaxy S5 takim smartfonem nie jest. Jest najlepszy, jest jednym z najlepszych smartfonów na świecie, ale to nie jest już ta przepaść, jaka dzieliła S3 od innych właśnie na przykład smartfonów. S4 też już nie wyróżniał się spośród konkurencji. Dobrze, a jeżeli chodzi o wykonanie, no to tak jak tutaj widzicie, bryła w całości z plastiku, ta ramka również jest wykonana z plastiku, jest pomalowana tutaj na srebrno. Ciekawie wyglądający tył. Po premierze Note 3 i tej imitacji skóry, tutaj Samsung zastosował coś podobnego, czyli taki, można powiedzieć, wytłaczana tylna klapka przypominająca gąbkę. Wygląda to normalnie, że tak powiem, ale chyba nie będzie się tutaj to jakoś specjalnie rysowało, ale już brudzić owszem może. Wystarczy, że tutaj nam jakiś kurz wleci albo zwyczajny piasek czy cokolwiek innego i w tych rowkach ten brud może pozostać. No zobaczymy, jak będzie się to czyściło. Oczywiście mamy tutaj jeszcze aparat 16-megapikselowy, no i tutaj różne ciekawe rzeczy, czyli dioda doświetlająca LED oraz pulsometr, czyli jakaś nowość, jeżeli chodzi o rynek smartfonów. Tutaj mamy jeszcze głośnik, na dole mamy wejście na kabel USB 3.0 właściwie, ale tutaj mamy wejście też w zestawie, dostaliśmy na kabel mikro USB, ale jak najbardziej możemy szybko przesyłać dane z tego smartfona również. Po prawej stronie tradycyjnie klawisz włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. U góry mamy gniazdo słuchawkowe oraz mikrofon redukcyjny i port podczerwieni. No i po lewej stronie znajdziemy przycisk ciszej, głośniej. Tak mniej więcej charakteryzowałby się, tak by wyglądał nasz Samsung Galaxy S5. Tutaj jeszcze znajdziemy tradycyjny klawisz, klawisz funkcyjny, ale on też ma zastosowanie inne, bo to jest czytnik naszych linii papilarnych. Oczywiście jeszcze tutaj na samej górze znajdziemy kamerkę 2 megapiksele oraz czujniki zbliżeniowe, światła, więc to wszystko tutaj jak najbardziej w smartfonie jest. Jeżeli chodzi o ekran, 5,1 cala, oczywiście w rozdzielczości Full HD, zrobiony w technologii Super AMOLED, i to widać faktycznie w Samsung, no,
wystawił to, co najlepsze. Kolory są mega, mega żywe, świetny kontrast, no jasność tego panelu, no kąty widzenia, już nie wspomnę. No moim zdaniem jeden z fajniejszych ekranów, jaki aktualnie jest wypuszczony na rynek, ale Samsung zawsze z tego jakoś tam słynął i nigdy nie zawalił sprawy, jeżeli chodzi właśnie o ekrany. Nawet zwykłe ekrany TFT Samsungowe są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o specyfikacje smartfona, no tutaj mamy czterordzeniową jednostkę, oczywiście Qualcomm Snapdragon 805 o taktowaniu 2,5 GHz, czyli naprawdę, naprawdę potężna jednostka, aczkolwiek wyniki w benchmarkach, na przykład benchmarku AnTuTu, odbiegają troszeczkę od Snapdragona 800. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ten procesor też jest równie też wydajny, ale też energooszczędny, ale wydaje mi się, że tutaj też już nie ma po prostu takiego przeskoku wydajnościowego, no bo co można więcej w smartfonach, jeżeli chodzi o specyfikacje, dodać. Po prostu tutaj zbyt mało czasu jest na rynku, aby wymyśleć coś nowego, tym bardziej, że flagowe modele wychodzą, no można powiedzieć, dwa razy w roku. Tak jak tutaj widzicie w benchmarku AnTuTu, mamy też system jak najbardziej 4.4.2 najnowszego Androida, no i Adreno 330, czyli też to, co mogliśmy zobaczyć w tych takich flagowcach, które były pół roku temu. No i 2 GB RAM, co ciekawe. 2 GB RAM, no ale Sony Xperia Z2 tych gigabajtów ma 3, czyli można powiedzieć po raz pierwszy raz w historii Samsung nie zawalczył o miano takiego, można powiedzieć, najlepszego smartfona, jeżeli chodzi o samą specyfikację. Zawsze to Samsung rozdawał karty, a wszyscy go gonili. Tym razem, można powiedzieć, troszeczkę przystopował. Być może właśnie tutaj odbiło się to też na samym smartfonie, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, wydajność jest tego smartfona znakomita i taki smartfon, jeżeli kupimy takiego smartfona, no to spokojnie starczy nam na kolejne dwa lata korzystania bez, można powiedzieć, potrzeby wymiany. Wspomniałem o dwóch rzeczach, o pulsometrze i czytniku linii papilarnej. Może sprawdźmy, jak to działa. Do mierzenia pulsu potrzebny nam jest program bardzo dobrze znany, Samsunga Galaxy S4, już troszeczkę udoskonalony. No i może zmierzmy sobie te ciśnienie, chciałem powiedzieć, zmierzmy sobie ten puls. Może zmierzę puls przy początku recenzji, chociaż to już 7 minuta leci. Ale każę zachować ciszę. Dokładnie 98 uderzeń na minutę. Wydaje mi się, że dość sporo. No ale mówiłem, zobaczymy, jak na końcu recenzji, czy mi się podniesie ten puls, czy nie. Jeżeli chodzi o drugą ciekawą rzecz, to jest właśnie czytnik linii papilarnych, czyli coś podobnego, jak ostatnio mogliśmy zobaczyć, powiedzmy, w iPhone'ie. No i tutaj mamy ten skaner linii, menadżer odcisków palców. No i tutaj możemy też wpisać alternatywne hasło, czyli oczywiście, jeżeli nie zidentyfikuje nam naszego palca, to możemy wpisać zwykłe hasło. Mniej więcej odbywa się to w taki sposób, że przesuwamy palec, ale musimy cały palec przesunąć przez ten klawisz i dopiero wtedy nam telefon chwyci. Mało przydatna jakoś rzecz, można powiedzieć, jeżeli zablokujemy ekran, niekiedy spieszymy się, próbujemy szybko, powiedzmy, odblokować, nie zawsze się to udaje. No ale jest, może to w przyszłości jakoś udoskonalą. Powiedziałem też o systemie operacyjnym, tutaj mamy KitKata 4.4.2. Dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o samego TouchWiza w stosunku do poprzednich wersji. To zostało udoskonalone. Bardzo mi się podoba właśnie ta w KitKacie to, że ekran jest w całości wypełniony i nie ma tutaj tego czarnego pasa, jeżeli chodzi o na przykład o pasek narzędzi. Jeżeli jesteśmy już przy pasku narzędzi, to możemy ewentualnie zobaczyć. Tutaj mamy powiadomienie oczywiście, mamy S-szukać, szybkie połączenie. Też możemy ewentualnie sobie skonfigurować to, na przykład swoje ulubione osoby i od razu do nich na przykład wysłać jakąś, powiedzmy, wiadomość, czy po prostu do nich zadzwonić. Tutaj mamy klawisze funkcyjne, czyli
na przykład Bluetooth, lokalizacja, wiadomo, ci co korzystają z Androida, no i po rozwinięciu też pojawia się tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Samo działanie systemu no, jest naprawdę znakomite. Tutaj naprawdę, tak jak zawsze w Samsungu można zobaczyć, było jakąś ścinkę, to szczerze powiedziawszy w S5 nie zauważyłem żadnej i się naprawdę zdziwiłem. TouchWiz jest dobrze zoptymalizowany, ale ja bardziej tutaj obarczam pozytywnie oczywiście tutaj ten Android 4.4. Ja to widzę po moim Nexusie 4, że to faktycznie jest dobrze w końcu dopracowany, zoptymalizowany system pod smartfon. Jeżeli chodzi o multimedia, no oczywiście aparat 16-megapikselowy i tutaj też jakoś specjalnie nie możemy zarzucić, jeżeli chodzi o Samsunga. Bardzo, bardzo szybko łapie autofokus. Zdjęcia wychodzą naprawdę bardzo dobrze, do tego kamera. Możemy kręcić jeszcze w rozdzielczości Ultra HD. No i trzeba tutaj przyznać, że naprawdę wychwytuje te wszystkie niedoskonałości tych fotografowanych rzeczy no znakomicie. Nie możemy nic absolutnie temu aparatowi zarzucić. Wszystkie zdjęcia wrzucę na portal wideotesty.pl. Tam też będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie jak wyglądają właśnie zdjęcia zrobione Samsungiem Galaxy S5. A jest na co popatrzeć, mimo że nie jestem jakimś tam fotografem, to jednak trzeba przyznać, że udały mi się zdjęcia, bo po prostu aparat dobry. Nie musiałem się jakoś specjalnie starać, on za mnie to wszystko robił. Jeżeli chodzi o muzykę i dźwięk, oczywiście na słuchawkach jest fajnie, nie ma tutaj jakichś problemów, ale problemem moim zdaniem jest tutaj głośnik zewnętrzny, który gra dość słabo, że tak powiem. Ogólnie ten dźwięk jakby się wydobywał z jakiejś studni, można powiedzieć. Jest w miarę czysty, basy nawet są, wysokie dźwięki też, ale powiem szczerze, że jestem troszeczkę zawiedziony. Niekiedy przy takich filmach z dość takim lepszym basem czy muzyce po prostu smartfon dość zniekształca ten dźwięk. Ogólnie nie jest to najlepszy głośnik i wydaje mi się, że to jest chyba najsłabsza rzecz tego smartfona. Tak mniej więcej by wyglądała muzyka. Nie będę też się rozwodził nad tymi wszystkimi funkcjami, bo oczywiście tutaj też by czasu nie starczyło mi na opowiedzenie każdej po kolei funkcji, aplikacji, jak to wygląda, jak to działa. Jeżeli ktoś ogląda filmy na wideotesty na kanale Telesmartfon, no to tam zawsze jakąś tam funkcję omówię, czy tam muzyki, czy jeżeli chodzi o equalizer, ale w Samsungu Galaxy S5 jest tego tyle, że nie jesteśmy w stanie po prostu wszystkiego, można powiedzieć, na jeden odcinek załatwić. Oczywiście mamy tutaj też dostęp do LTE, czyli jak najbardziej mamy szybki internet. Co ciekawe, z fajnych funkcji też jest na przykład przyspieszenie pobierania. Jeżeli mamy LTE i zasięg Wi-Fi, czyli możemy korzystać z dwóch internetów jednocześnie. Niestety nie miałem możliwości z tego korzystać, ale to jest naprawdę fajnie. Czyli powiedzmy mamy tam powiedzmy w domu 50 megabitów i LTE powiedzmy też w granicach 50. No to zobaczcie, jak szybko możemy ściągnąć z danego smartfona z internetu te wszystkie pliki. Doszliśmy też do ustawień. W KitKatie został zmieniony wygląd ustawień, czyli tak jak tutaj widzicie, nie mamy zwykłego takiego, można powiedzieć, drzewka, ale podzielone to zostało po prostu na zakładki, te najważniejsze, czyli połączenia sieciowe, połącz i udostępnij, wyświetlacz, dźwięk, personalizacja i tak dalej, ruchy, gesty. To wszystko możemy zobaczyć i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, o wiele bardziej czytelne niż to miało miejsce w tych poprzednich wersjach. Przejdźmy może też jeszcze do samego internetu. Chociaż tutaj też to jest tylko, można powiedzieć, nie ma też co pokazywać. Strony wczytują się rewelacyjnie szybko. Multitouch też działa
niemalże perfekcyjnie. No, percepcja na dotyk jest fantastyczna. Co ciekawe, mamy po lewej stronie tą taką funkcję wiele okien, czyli jeżeli mamy internet, możemy sobie na przykład przerzucić funkcję muzykę i tu na przykład korzystać sobie właśnie z muzyki, też powiedzmy zwiększać, zmniejszać ten ekran, bardzo fajnie to działa, opcja znana z Note'a trzeciego i chyba bodajże taka funkcja była w Note'cie chyba drugim, jeżeli mnie pamięć nie myli. Co jeszcze ciekawego? No przede wszystkim nie powiedziałem też jeszcze, że Samsung wśród tej swojej całej fantastycznej obudowy, którą stworzył, no udostępnił nam też opcję wodoodporności, że tak powiem, czyli możemy zanurzyć naszego Samsunga Galaxy S5 do metra głębokości, czyli na przykład też wilgotna kieszeń nam jest jakoś tam niestraszna. To jest dobre posunięcie, niewiele ich to kosztowało, a funkcja znacznie przydatna. Ciekawą rzeczą też jest bateria 2800 mAh w stosunku do tego nowego procesora. Faktycznie wygląda to nieźle. Smartfon wytrzymuje w granicach 2 dni, jak na tak potężne podzespoły. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Tak duży ekran i przede wszystkim te podzespoły, cały czas miałem to podpięte pod Wi-Fi i już mi działa chyba ponad 48 godzin, więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry wynik. No i tyle ogólnie, jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S5. Aha, jeszcze powiem Wam o funkcji oczywiście, która bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o Samsunga, czyli korzystanie z naszego telefonu jako pilot, ale co fajne, możemy sobie ewentualnie skonfigurować, jeżeli ja na przykład mam telewizję DVB-T, mogę sobie tutaj włączyć to i w tej godzinie na przykład jest jakaś tam powiedzmy film czy jakiś program i oglądaj teraz i bardzo fajnie nam telewizor się włącza akurat na przykład na ten odcinek. Lubię to. To jest akurat bardzo, bardzo fajne, a tak jak kiedyś powiedziałem w moich filmach, korzystanie ze smartfona jako pilota no jest, można powiedzieć, troszeczkę dyskusyjne. Choć jak przeglądamy na przykład internet przed telewizorem, to działa akurat nie najgorzej. Jest jak znalazł, nie szukamy pilota, tylko szukamy danej aplikacji, gdzie ona jest i to jest największy problem, czyli nie szukanie pilota, a aplikacji, ale jak wiadomo, spersonalizujemy sobie naszego smartfona pod siebie, no to nie będzie takiego problemu. Wszystko, oczywiście ocena, wydaje mi się, że 4,5, że to nie będzie piątka, a piątkę zarezerwowałem dla dwóch innych urządzeń, na pewno się spodziewacie jakich, które miałem już w ręce i które też już mam, bo spodziewajcie się niedługo recenzji Sony Xperia Z2, główny konkurent S5, no a za chwilę jeszcze HTC One M8, no i wydaje mi się, że sparujemy te trzy smartfony. Może jeszcze zdążę na G3, jeżeli chodzi o LG, to by był fantastyczny test czterech smartfonów. Co ciekawe, jeszcze tylko odnośnie właśnie Z2 i Samsunga Galaxy S5, no tak jak powiedziałem, no niemalże i HTC One, to są te wszystko te same podzespoły, więc skupimy się właściwie tylko na ekranie i na samej nakładce na 4.4, bo to jest dość ciekawe. Teraz rozgrywa się to na rynku smartfonowym, rozgrywa się to nie, jeżeli chodzi nie o specyfikację, a chodzi właśnie o te wszystkie power feature'y, czyli te, na przykład pulsometr, czyli na przykład czytnik powiedzmy linii papilarnych, ale sam Sony też ma do zaproponowania dość sporo i HTC również, więc więcej zabawy będzie, jeżeli chodzi o opisywanie tych trzech smartfonów, niż takich suchych, można powiedzieć, statystyk, które zresztą bardzo lubię. Dzięki za oglądanie. Co sądzicie o Samsungu Galaxy S5? Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy przywykliście do tego wyglądu i czy wybaczyliście Samsungowi ten wygląd, bo to też do tego dojdziemy jeszcze w następnych filmach, właśnie porównując te wszystkie najlepsze aktualnie smartfony. Ale jestem ciekawy Waszego zdania. Subskrybujcie kanał wideotesty.pl, wchodźcie na stronę, Facebook, forum, to wszystko jest dla Was. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!